Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest nowy let's play na kanale. Tak, zaczynam nowy let's play, chociaż wiadomo, że mnie nie będzie tydzień i dupa, no. Nowy let's play z PSP, znowu, bo jak wiecie, to jest praktycznie moja ulubiona konsola, więc muszę coś więcej z niej nagrywać. I no jest, jak na razie jesteśmy w moim menu, więc lewo, prawo, lewo, prawo. Na szczęście tu nie muszę się bać o zmiany jakości, tego synchronizacji w ogóle, bo nie ma żadnej zmiany jakości, rozdzielczości, sygnału, więc jestem bezpieczny praktycznie. I dziś rozpoczniemy sobie serię, jak widzicie po tytule w każdym razie, z gry zwanej swoją drogą jednej z najlepszych na PSP. Loco Roca. Tak, zacznę let's play z Loco Roco. Bardzo lubię tę grę. Jest taka fajna. No. Nie mamy opcji języka polskiego. Wow, Chinese. Korean. Ale wybierzemy sobie amerykański, tak? To jest wersja USA. Bo tak. Sony Computer Entertainment America presents. Loco Roco. Well, that was fast. Bardzo kolorowa gra. Przeznaczona dla dzieci. To jest chyba albo rating tej gry to jest everyone, albo... Wybrałem nową grę? Nie. Nowa gra. Albo jest dla everyone, albo... I w tej grze nie ma dubbingu, mogę sobie cały czas gadać. Everyone albo plus 3. Ale sądzę, że raczej plus 3, bo samo PSP jest od plus 3 roku życia. Więc... No trochę by nie było tak dobrze, gdyby to było... I for everyone, a konsola jest plus 3. Dobra, no i coś tu uderzyło w planetę Ziemię. Wystraszyły te Loco Roco. O, co to się stanęło? Zjadły te... One się nazywają bodajże Bui Bui. Więc Bui Bui zjadły wszystkich. Ale pozostało parę Loco Roco. No, tutaj taki mały tutorial jest, że możemy obracać światem za pomocą przycisków L i R. Taka mała ciekawostka. Nie wiem, czy to jest fanowskie, czy na serio Sony coś takiego zrobiło, ale jest dodatek, akcesorium do PSP, które sprawia... żyroskop to jest po prostu. Więc nie musimy obracać L i R, możemy obracać całą konsolą, co... Jest po prostu świetne i szkoda, że Sony nie zrobiło Loco Roco 3 i na Vita. Znaczy technicznie rzecz biorąc jest Loco Roco 3 i to jest Loco Roco My Night Festival, ale że nie zrobiło na Vita. Bo Vita ma wbudowany żyroskop i mogło to być świetne. Dobra. Musimy zbierać roślinki, żeby nasze... Nie wiem, jak oni się nazywają. Będę je nazywał Loco Roco. By zwiększyć naszego Loco Roco. Muszę znaleźć je wszystkie i doprowadzić je do punktu B. Tak to nazwę. Na początku wrócę się, bo gra ma dużo, bardzo dużo ukrytych rzeczy. I zdecydowanie, jak widzicie, możemy sobie obracać światem. Jest to live commentary. Parę osób zrobiło to post komentary, bo wcześniej praktycznie jedyną opcją to było Remote Joe Light nagrywanie, a teraz skoro ja mam możliwości na nagrywanie bez straty jakości dodatkowo, właśnie to jest ta roślinka, zjadamy ją i stajemy się więksi. Przy pomocy kółka możemy sprawić, że się rozdzielimy, bo rozpoczynamy, bo jest grzmot. I gdy przytrzymamy kółko, rozpocznie się trzęsienie ziemi i nasze Loco Roco się złączą w jednego, co jest trochę dziwne, jeśli mówię szczerze.
Nie wiem jak to działa, ale dobra. If it works, it's fine by me. Dobra, to jest bardzo dużo zagadek. O, i na przykład musimy niektóre tak powiększyć, znaczy urosnąć, żeby urosły. No i oczywiście to nie jest takie proste na początku, że o, tak... Są od razu wszystkie na tacy jak podane. Nie. Później są strasznie ukryte, Niektórymi miałem bardzo duży problem, jak prezentowałem kiedyś tę grę. To były czasy. I jak wiecie dobrze, albo nie wiecie, Sony chce zrobić remake LocoRoco na PlayStation 4. To będzie epickie. O, 18 potrzebuję. Okej, to zaraz tu wrócimy. Czy coś tu jest na dole? Jednym ze sposobów poruszania jest po prostu małe... Jeszcze nie wyjaśniłem dokładnie jak się poruszamy, bo niby... Myślicie, no fajnie, no sam niby skaczę, ale... Żeby się szybko poruszać i skakać, musimy szybko naciskać przeciwny przycisk od tego, którym się ruszamy. Czyli na przykład poruszamy się w lewo, przyciskam przycisk L. To musimy szybko nacisnąć R, żeby skoczyć, a albo dłużej przytrzymać, żebyśmy skoczyli wyżej. Tak to mniej więcej działa. I w drugą stronę też tak rzecz jasna jest. O, i też w poziomach możemy znaleźć naszych kumpli Mui. Naprawdę, ludzie, bardzo bym chciał, żebym tylko wymyślał te nazwy. Tutaj chyba nie przejdziemy. Czy ja dałem jakiś? Nie byłoby bardzo fajnie, gdybym minął jednak w pierwszym poziomie. A minąłem. Chyba, że... Nie, chciałem chociaż pierwszy poziom, bo na pewno nie będę 100%ował tej gry. Nie. Na pewno jej 100%ować nie będę, ale na pewno będę się starał. Niczym się nie będę starał, po prostu będę ją przechodził i tyle. To na pewno. Okej, no dobra, nie będzie za bardzo, no nie. No i mamy do zbierania też takie punkciki. Nie wiem, czy one w ogóle mają jakąś nazwę, ale no są. Więc po prostu okej. Oj, mamy coś takiego, co nas rozwala. O, serduszko, ale fajnie. Zarobiliście. I jest jeszcze bardzo druga popularna seria na PSP, czyli Patapony. Patapony kiedyś też na pewno będę nagrywał. Kiedyś. Nie teraz, ale kiedyś na pewno. I Patapony są troszeczkę grą strategiczną. To w sumie Patapony to jest inna gra strategiczna, jaką lubię. O nie, jest 100%, no jeny. O, ale to mamy wszystkie. I w ogóle też nie zwróciłem na to uwagi, ale za zbieranie Mui, tych naszych kumpli, dostajemy różne części do budowy naszego domku, jak to nazwę. I domek sam w sobie jest takim trochę minigierką, gdzie zdobywamy kolejne nasze części do domku. I te części się powtarzają, więc jak macie schematy zrobione do jakichś, nie wiem, 6-7 rzeczy, to już możecie je powtarzać to cały czas. Więc mamy podzielone to na światy. Te poziomy są dosyć długie, więc na pewno nie będę... nie będzie to tak, że jeden świat będę w jeden odcinek przechodził. O nie. Tak nie ma dobrze. Zaraz tu pójdę, bo tu coś pewnie jest. Tu nic nie ma, jej, zostałem oszukany. A tu czegoś nie ma? Nie, bo też mogą być kraki. Krak. Rozbicia lekkie w ścianach, tak to nazwę. Więc
No, muszę na to uważać. Znaczy się biją właśnie troszkę, nie. Uważam w 100%. Dobra, przybijemy się tutaj. To są takie przerywniki trochę, mogłyby tak to nazwać. I nie ma to tak trochę też zbytnio ani cut content z tej gry, ani też nie ma zbyt dużo ciekawostek na jej temat. Ha! Już tu. No, poza tym, że Sony robi remastered. Znaczy, remastered w sumie robi. Aha. O, smiley face. Jak zauważyliście, to też Lokoroko śpiewają wraz z muzyką, co jest bardzo fajne, bardzo miłe to jest. Na pewno jeśli macie jakieś, nie wiem, małe dzieci, albo jesteście małym dzieckiem. Nie obrażam tutaj, ale na pewno jeżeli na przykład rodzeństwo albo coś w ten deseń jest, to zdecydowanie polecam to ograć. Miałem multiplayera dopiero od trzeciej części właściwie. Od właśnie My Night Carnival, o którym wspominałem, jest jako taki multiplayer. Nie ma wcześniej. No, właśnie o tym mówiłem. Rozwalenie w ścianę. Możemy też je sami robić. O! Dobra, jest mój. Które dają nam jajka, właśnie o tym mówiłem. Loco House Park. Pyk. Ło, ale nas rozwalił. I soundtrack w tej grze też jest świetny. Możecie się śmiać, że mi się podoba, ale jest świetny. Dobra, tu jest dużo tego, dużo tych roślinek. No więc istnieją takie praktycznie 5 typów roślinek. 6, licząc te, które wyrastają. Jeszcze, no czyli właśnie małe, duże i pięciolistne, tak? Nie, zaraz, małe, duże, pięciolistne, te, które wyrastają. Przepraszam, 4. 10. Ok. Jak się teraz rozwalisz, tak? O, będziemy ci śpiewać, żebyś się obudził. I stoję chwilę. Niczym nie ruszam. I promise. Zawsze chciałem i zawsze próbowałem, żeby oni stworzyli perfekcyjną piramidę. Raz mi się udało. Jej! A teraz się połączcie w jedno. I te kolce, które widzieliście niedawno, to one nas krzywdzą, przez co wypadają od nas nasze części, inne Lokoroko. No i gdy stracimy naszego ostatniego, to umieramy. Ale, żeby nie było, to też możemy je, tak powiem, zwracać z powrotem. Nie. Zwracać z powrotem, wiem, że źle brzmiało. Dobra, tam był bój, ale dobra. Więc no, nie wiem jak to dokładnie. Po prostu tak, kiedy jednak to nas od nas się odłączają te Lokoroko, kiedy dostajemy obrażenia, to nadal możemy je odzyskać przez tam bodajże 30 sekund. Musimy je złapać, no i wtedy gitara, więc technicznie rzecz biorąc, jeżeli jesteście dostatecznie szybcy, to nie przegracie w tej grze, chyba że spadniecie do nieskończonej dziury. To wtedy już to jest taka trochę niemiła rzecz. Welcome back, yeah! Dobra, startujemy z następnym poziomem, trzecim już. I mam nadzieję, że będzie fajnie. Jak nie będzie fajnie, to... Ja nie wiem, co ze sobą zrobię, jak nie będzie fajnie. Ło, już się zaczęło. Zapomniałem, że czasy ładowania w wersji...
z karty pamięci, to po prostu jest magia. Więc... No a takie tam rzeczy. Z karty pamięci to jest... Z UMD to jest... Ło, katorga. I dlatego są takie homebrew jak na przykład UMD Dumper, które pozwala wam zdumpować gry z UMD na kartę pamięci, które są... Ten program jest świetny. On jest epicki. O, tu jest coś. Halo? O, i to jest właśnie... Nie, to... Modża Modża to jest. Też. To nazwijmy to Modża Modża. Modża Modża. Modża Modża. Śmieszne imię. Że jeszcze ten Modża Modża jest... Od początku, jak po raz pierwszy zagrałem tą grę, to pierwsze moje skojarzenie, jak wyglądają te Modża Modża, to wiecie, jak wyglądają ci taki stereotypowy Hawajczyk, że ma takie... jak się nazywa? Dredy, o! To było po prostu... Jest po prostu... 10, ha! Akurat jest nie 10. Jej! I tu jest w ogóle też taki problem jest z tą grą, że ona może aż tak dobrze nie wyglądać, bo jak widzicie, to są sprite'y, no technicznie mogę to powiedzieć. Są to grafiki 2D, które nie zbyt dobrze się skalują czasami. Nie mam niestety, póki nie ma remasterów, nie mogę nic więcej zrobić. Lepszego, nie ma niestety żadnego HD texture packa na tej gry czy coś. A. Spoko. Zdobyłem to. Ui. Nie wiem, w sumie... O, właśnie teraz wam pokazuję. Jak to wygląda. Nie. Uciekaj. Fuck. Właśnie tak to wygląda. Niestety nie zdążyłem z tym drugim. Rip drugi. Ale widzisz, te Modża Modża to są bardzo łatwe do pokonania. Nie, drugi raz mnie nie pokonasz. Może się zakapiłem za pierwszym razem. Ale następnego nie będzie. Elo. Moi. Co dostałem? Jej, dostałem literkę A. Ale fajnie. I też te kroko czasem dają dźwięki, które tak znikąd po prostu, no, tak o sobie wydają dźwięki, bo chcą. I też są śmieszne. Wow, co się dzieje, po jakie ręko. Ja chcę zobaczyć, czegoś tu nie ma. That's the only thing I want. A tu oczywiście musimy zrobić wszystko, żeby nas nie dopadło. Halo. Absolutnie nie mogę się dostać. Halo! Tak to jest myślę, że powinienem w ogóle olewać te punkty, ale dobra. Może tu będzie coś? Nope. A, ale mogę się to zsunąć zawsze. I mam wtedy to. Tu możemy się wsunąć. Bardzo są tu czasem widoczne te sekrety. To jest czasem dobijające. Wow, to jest... What the? A ty jesteś na... To wyleci. Jej. To się w nic nie ułożył, ale... Musimy coś dać. O!
Czasem musimy puścić naszego innego, ale trzeba też uważać, bo jeden, który sobie pójdzie, jeżeli pójdzie dalej za ekran, to odlicza się pewien czas i po tym czasie znika. Co jest trochę niefajne. Jak puszczamy w samotną misję naszego jednego Lokroku, to może z niej nie wrócić. Co jest creepy? No, tutaj też jest obviously jakiś sekret. O, sekretna roślinka. Już kojarzę, że nie będziemy mieć jeszcze pryci. Bo kam mi się wbił w tyłek. Opa. Ui. I szpadamy. Te macki w ogóle. Daję. Nic nie mówię. I didn't say anything. Oj, mam czas te... Natrzaki. Przepraszam. Mamy też te... orzechy, które po prostu musimy zjadać, coś za to dostajemy. O, ty mnie wciągasz teraz. Okej. Okay. Ale ja chcę tu. To są fajne rzeczy. O, dzięki. Czy przypadkiem nie mogę rozbić tu ścian, czy coś? O, coś tu jest. Ewidentnie coś tu jest, bo on przez chwilę tak reagował dziwnie. Może jednak nie jest. Dobra, whatever. I don't really care. No i potem poziomie sądzę, że sobie już skończymy odcinek. Taki na spokojnie. Odcinek jaki pierwszy. Można powiedzieć, że... pilotażowy. Może nie pilotażowy, ale na pewno... Na pewno jakiś. Okej, okay, więc już zrobiliśmy to. Ten poziom. No, pim! A więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało i że będziecie lubili ten let's play, bo taki trochę inny. No, faktem, że dużo robię platformówek, ale... Ale nie zawsze takie Lokoroko jest. A więc no, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa!